Nie daj się, nie daj się. Moherowa Warszawo, nie daj się, bo dzisiaj, proszę Państwa, jest strajk pielęgniarek. No i teraz jeszcze i strajkują, bo nie chcą też oddać tych kopalń. Przecież Polska, a nie Polska, a w ogóle, że Polska stoi na węglu. Także ci, którzy może tego nie rozumieją, no to nie zrozumieją. No tutaj jest Warszawa, jesteśmy na drodze do kopalń. Warszawa, a to jak się jedzie z Gdańska, no to przez Warszawę, prawda? Kraków, Katowice, no. A nie Anglo-Ameryka, Białystok, nie jacyś prawosławni, nie mormoni, nie ewangelice, tylko cała Warszawa jest moherowa. No i ten moher, Państwo zobaczą, widać tu, widać, jak pięknie to widać na tym, proszę Państwa, Pałacu Kultury Stalina i Lenina, bo tam na niebie to co widać? Na niebie to nic nie widać. No, proszę Państwa, Kinoteka, Pałac Kultury Stalina i Lenina na Mazowszu. Siedzą żebracy pod bankomatem, Państwo zobaczą. Siedzą i jak ktoś idzie po pieniądze, to zaraz go atakują, żeby im dać. To znaczy, wiecie Państwo, to są durnoty, bo oni żebrzą, a to na piwo, a to na tamto. Także Kinoteka, Pałac Kultury Stalina i Lenina, ale można też oglądać, proszę Państwa, w internecie. Oprócz tego, że jest Wiesiolandia, to można oglądać, proszę Państwa, program, no, Małga Kubiak też, co kto woli, proszę Państwa. Nie daj się, moherze, nie oddaj kopalni. I dzisiaj, jak jest ten strajk pielęgniarek, nie oddaj szpitali polskich.